Pozdrawiam Was serdecznie. Króciutki raporcik po Polsat Boxing Night 10. Przed chwilą zakończyła się walka Michała Cieślaka z Taylorem Mabiką. Decyzji jeszcze nie ma. Słyszę, że ma być oglądanie tego oka nieco podbitego Michała Cieślaka. Legendarny Zbychu powiedział, że słuchajcie, godzinka, dwie potrzebujemy, żeby podjąć decyzję. Słyszę, że pieniądze są naprawdę duże. W grę wchodzi 1 000 000 złotych. Nie potwierdzone, oczywiście to jest w boksie, nic nie jest nigdy potwierdzone, ale słyszę o sumie 1 000 000 złotych. Natomiast no, decyzja musi być na spokojnie. Wydaje mi się, że Eddie Hearn poczeka do jutra rana. Zobaczymy, jak to oko będzie wyglądało, jak Michał się będzie czuł. Ha, czasami kontuzje następnego dnia wychodzą, odpukać, czujesz się gorzej. To wszystko jest decyzja. To nie jest tak, że Eddie Hearn w tej chwili czeka na telefon od Zbycha i Michała, którzy powiedzą mu w jedną czy w drugą. Jak się dowie jutro przy śniadaniu, przy kawie, czy co tam Eddie pija rano, no to też się kompletnie nic nie stanie. Krótka opinia tego, co widzieliśmy w wykonaniu Michała Cieślaka. Chyba zbyt wiele ciosów takich zadawanych na 150% siły. Mnie się najbardziej podobał w pierwsze dwie rundy to jego lewy prosty. Ten lewy prosty funkcjonował maksymalnie idealnie, tak jak powinien funkcjonować przeciwko pięściarzowi ruchliwemu i mającemu naprawdę dobrą obronę jak Taylor Mabika, bo u Mabiki wszystko zaczyna się od obrony. To jest pięściarz, który jest nastawiony na obronę, a jak się przy okazji zada jakiś cios, to jest bonus. To wiadomo, natomiast kiedy lewy dochodził Michała Cieślaka, to ta sprawa wyglądała bardzo dobrze. Później Michał jakoś zaniechał tego lewego prostego, zaczął bić te potężne ciosy na korpus, na ręce. To bolało do tego stopnia, że wydaje mi się, że w tej szóstej rundzie, tam już kilkadziesiąt sekund wcześniej było takie pokazywanie, że tam ręka mnie boli i coś dalej. Po prostu no, byłem obijany, jeśli chodzi o Taylora Mabikę. Tutaj kwestia była tego bardziej, kiedy to się skończy i czy Michał się skończy, zmęczy obijaniem, a nie, że Taylor Mabika czy tą walkę wygra. Tej opcji tutaj nie było. To było wiadomo od początku, tutaj różnica klas, siły i wszystkiego innego była za duża po stronie Michała Cieślaka. To widzieliśmy od razu, czy to co widzieliśmy, bo to jest najważniejsze pytanie, podejrzewam od Was i dla mnie samego również, czy to co widzieliśmy przekłada się w jakikolwiek sposób na Lorenza Okoli. Raz mówiąc, Laurent Okoli, krótką wymianę mieliśmy na Twitterze, zasugerował, że ta walka skończy się w ciągu 4 lat. Przed walką. No, skończyła się 2 rundy później, niewiele się pomylił. Natomiast moim zdaniem no, nie bardzo się przekłada, dlatego że no, mówimy o kompletnie zupełnie innym rywalu. Jeśli chodzi o umiejętności walki w obronie, już nie mówię o różnicy wzrostu, bo to wspomniałem. Ja podejrzewam, że to jest minimum 12-14 cm na plus Okoli. Nie wiem dokładnie ile ma, Michał ma podawany, że ma 190 cm wzrostu, Okoli jest pół głowy niższy, powiedzmy odejmujemy mu 5 cm, nie Okoli, przepraszam, Mabika jest 5 cm niższy, 185 cm, Lorenz Okoli około 195-196, czyli ta różnica jest znacząca, zasięg ramion i tak dalej, kompletnie zupełnie inny przeciwnik, być może łatwiejszy do trafienia, to jest prawda. Paradoks tej walki z Mabiką polegał na tym, że być może łatwiej byłoby trafić i gdzieś tam na schaby naruszyć Okoli, który jest znacznie wyższy, może te ciosy, które blokowane były na łokcie Mabiki, wchodziłyby pod łokcie Lorenza Okoli. Natomiast jest druga strona medalu, mianowicie, że Okoli jest pięściarzem nieporównywalnie silniejszym. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ciosami na ręce, a tak było w walce z Mabiką, przesuwał za tydzień, jeśli się na to zdecyduje Michał Cieślak, Lorenzo Okoli. To się nie zdarzy. To tak nie będzie. To zupełnie inna reakcja. Okoli prawdopodobnie będzie miał mniej tej dynamiki inaczej. Właściwie nie. Chciałem powiedzieć, że będzie miał mniej dynamiki niż Mabika, podczas zdając sobie sprawę, że Mabika ma 40 lat, czy 41. Więc na pewno tej dynamiki mniej nie będzie. Natomiast zupełnie inny nie można przełożyć. Tak naprawdę podsumowując to, i jak ktoś mi w tym momencie powiedział, ok, to co widziałeś, zresztą rozmawiałem z Jake'em Donovanem z Boxing Sing, to co widziałeś, wystarczy na Okoli czy nie? Taką samą rozmowę mieliśmy, nie wiem, trudno powiedzieć. Nie wiem, jak będzie walczył Okoli. Z nikim znaczącym Okoli nie wygrał.
znaki zapytania. Ja mówiłem o początku, że ja nie jestem fanem tej walki. Ja uważam, że będzie miał szansę, później nie będę się w tym momencie powtarzał. Na razie piątka dla Michała za wygraną tą walkę. Jakąkolwiek decyzję nie podejmie, oczywiście będziemy mu dopingować. Dołączy do Waszki, który już jest w Londynie po testach. Dzisiaj testy. Powiem wam, jak to wygląda, bo część z was pyta mi się, jak wygląda bańka. Bańka wygląda w ten sposób, że na przykład tak samo będzie wyglądała Szere Mety, tak wyglądają te bańki w Stanach Zjednoczonych, to samo robi Matchroom. Jesteś badany, odseparowywany od wszystkich i czekasz 24 godziny na wyniki testu. Czyli Waszka dzisiaj jest odseparowany, reszta jego teamu jest odseparowana. Jutro, jeżeli testy będą w porządku, miejmy nadzieję, bo wystarczy nam tych tragedii pandemicznych, no to przechodzą do tej drugiej części bańki, gdzie wszyscy, którzy są przetestowani, już funkcjonują. Także uważam, że powinien poczekać. Nie godzinę czy dwie, jak mówi Zbychu, tylko do rana. Na śniadanku się budzimy, trenerze, spotkanie teamu, liczymy, czy to się opłaca sportowo, finansowo, podejmujemy decyzję. Nie ma obowiązku podejmowania decyzji w środku nocy w Polsce. Absolutnie nie ma. To tyle, jeśli chodzi o walkę Michała Cieślaka. Dwie pozostałe walki. Liczyłem na to, że fajną walkę pokaże Logic, pokazał ekstra walkę. Jeden i drugi pięściarz, mi się to podoba. Charakter, chcieli coś pokazać, nie pękali. Bardzo dobry matchmaking, bo to było wiadomo, że to będzie bardzo interesująca walka. Stawiałem w pojedynku Przemka Runowskiego z Michałem na to, że jednak Przemek Runowski, kosiarz i w tej chwili to, co potrafi Syrowatka, no to jednak po stronie kosiarza. Natomiast nie przypuszczałem, że jest tak źle z Michałem Syrowatką. Czyli widziałem oczywiście jego walkę z Finem Mecem, gdzie każdy cios nim wstrząsał. Natomiast Mec wydawało mi się, że bije mocniej niż kosiarz. Wydaje mi się, że w tej chwili każdy bije mocniej, inaczej. Każdego ciosy są bardzo mocne dla Michała Syrowatki. Napisałem na Twitterze, mogę tylko powtórzyć, bo nie będę zmieniał zdania. Wydaje mi się, że Michał Syrowatka był wystarczająco rozbitym pięściarzem przed tą walką. W tej walce to naprawdę decyzja narożnika poddającego jedyna właściwa. Nie będę nikomu mówił, czy ma kończyć, czy nie. Natomiast mogę wyrazić swoją opinię. Moim zdaniem tutaj już wystarczy. W momencie, jeżeli masz spóźnione reakcje na ciosy, jeżeli każdy cios robi na tobie wrażenie, negatywne wrażenie, tak jak tutaj, to już nawet nie ma na co czekać. Naprawdę nie ma na co czekać. Brawa dla Przemka Runowskiego. Zobaczymy, co dalej. Czy może przyspieszona jego kariera będzie, czy nie. No i zostały mi panie. Tutaj leciutko wietrzyłem, za co zostałem przez was połajany. Że małą sensację, że może Gumienna wygra z Ewą Piotkowską. No jak to możliwe? Mistrzyni świata kontra dziewczyna, która nigdy w życiu nie miała zawodowej walki, czy jakiejkolwiek innej walki pięściarskiej. Pomyliłem się, bo Ewa Piotkowska wygrała na punkty, natomiast niejednogłośnie na punkty, natomiast jestem święcie przekonany i nie zmienię zdania, że gdyby dać Róży Gumiennej, która parę razy potrenowała, o czym mówili koledzy z Polsatu, potrenowała ze Szczurkiem Kamilem Łaszczykiem, to nawet tą walkę wygrała, dlatego że kondycyjnie jest lepiej przygotowana. Natomiast no, widać było wielokrotnie, że zastanawiała się, czy zadać cios, czy kopnąć. No, to jest ten ułamek sekundy. A może ją kopnę? A nie, to jednak nie jest Fame MMA. To jednak ja mogę. Nie mogę tych dwóch rzeczy robić naraz. Jak się umówiłam, że to jest walka pięściarska, to będę to robiła. I ten ułamek sekundy w boksie, wierzcie mi, to jest wieczność. Bo ten ułamek sekundy, kiedy możesz kogoś trafić, jest i mija. Po prostu jest i mija. Także tutaj, nie wiem, czy Ewa w dalszym ciągu. Ewa ma chyba teraz 10 tysięcy różnych zainteresowań. Bardzo dobrze zresztą. Nie wiem, czy będzie kontynuowała przygodę z boksem, czy pójdzie w MMA. Różne pomysły ma, natomiast no, podobają mi się takie przejście jak Róży Gumienny, chociaż walka raczej porywająca nie była. No to po raz kolejny pokazuje jedną rzecz, że w boksie kobiet może być sytuacja, że była mistrzyni świata, może wyjść z kompletną amatorką, jeśli chodzi o boks, i walka jest wyrównana, no bo taka walka w drugiej połowie była. Ciekaw jestem, że gdyby tych pierwszych dwóch rund nie było dla Ewy Piątkowskiej, to równie dobrze wynik mógłby pójść w drugą stronę, ale oczywiście były i wynik jest zasłużony. Ogólna ocena Polsat Boxing Night pozytywna.
Te walki na pewno się oglądało z zainteresowaniem. Niektórych rozstrzygnięcie znaliśmy, no bo Cieślak kontra Mabika. Wiadomo, zawsze może być jeden cios, który zmieni walkę, ale na tej zasadzie możemy każdego postawić. Ewa Piątkowska kontra Róża Gumienna. Dziewczyny, różnorodność stylów tutaj raczej była na niekorzyść, dlatego że wiadomo było, że Róża Gumienna będzie czysty chaos, no bo ona nie może być ułożoną pięściarką, bo nigdy tego nie robiła. Fajna w wykonaniu Przemka Runowskiego walka, dlatego że absolutnie robił co chciał, no ale na to pozwalał mu również, pozwalała mu druga strona tej walki, czyli Michał Serowatka, więc tutaj też walka do oglądania. Oglądałem, przyznam się szczerze, od razu oglądałem od walki Gorgony. To była pierwsza walka, którą widziałem. Fajna walka, najlepsza walka wieczoru. Najrówniejsza walka wieczoru, zapominając o kwestii sportowej, co znaczyła i tak dalej, to na pewno walka Lodzika. Na pewno dla mnie najbardziej taka interesująca walka, gdzie parę rzeczy się zmieniało. Na początku rywal prowadził, później Lodzik, który ma ten temperament i ten charakter. Jak sam sobie powiedział, jestem wulkanem. Wulkan Lodzik. No, zaprzecza jedno sobie, drugie, ale wiemy o co chodzi, żartuję w tym momencie. Okej, gala, fajnie się to oglądało, fajnie, że wraca Polsat Boxing Night, jestem pewien, że każda następna gala będzie lepsza. Ktoś mi napisał, no i teraz niech pan porówna tą galę, która była wczoraj i tą, która była dzisiaj. No nie wiem, porównajcie sami. Dla mnie nie ma porównania żadnego, kompletnie żadnego porównania nie ma. Trudno, żeby było lepiej. Wyłączam w tym momencie pierwszą walkę, bo dla mnie walka Masternaka i walka Przemka Cieślaka się wybijają. Okay. Jedna i druga była podobna, jedna i druga wiedzieliśmy jak się skończy, jedna i druga był zdecydowany faworyt, który był po prostu lepszy niż jego rywal. I walka przebiegała pod dyktando tego, który był lepszy, lepiej wyszkolony, doświadczony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to te walki wycinamy z gali piątkowej i z gali Boxing, Polsat Boxing Night 9, która się przed chwilą zakończyła. I zestawiamy wszystkie następne. Nie można porównać. Uczciwy, nawet pracownik Knockout Promotions powinien powiedzieć, no nie, tamta była lepsza. Na pewno usłyszę zaraz, że był różny budżet i tak dalej, ale panowie, promotorzy, a kogo to obchodzi? Nie stać się na robienie gali dobrej, to nie rób. Nie rób 8 walk, tylko zrób 5. To się da zrobić. Kibic to wybaczy. Kibica nie interesuje, kto ile ma w kieszeni, tylko interesuje go, czy walki go zaciekawiły, czy 2-3 godziny, które spędził przed telewizorem, były fajnie spędzone. I taka jest podstawa. Także słuchajcie, sprawdzam jeszcze w ostatnich chwilach, by coś się zmieniło, bo to jest... Mam tu podgląd na Zbycha. Na razie, jeśli chodzi o Zbycha, to jest cisza, bo widzę, że nic tutaj nie ma. Także w tej chwili jest jak jest. Natomiast... zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słyszę, że w tej chwili jeszcze mam taką mini notkę, że lekarze będą bardzo uważnie oglądali to rozbicie pod okiem Michała Cieślaka. I to będzie, podejrzewam, decydująca sprawa, czy brać, czy nie, no ponieważ nikt nie chce jechać na walkę do Anglii, dostać strzał w oko, rozwalone oko, nie możesz dalej walczyć i tak dalej. Zdrowie w tym momencie najważniejsze, zwłaszcza na gościa, który jest w czołówkach rankingów. To by było na tyle. Trzymajcie się. To oczywiście nie koniec na dzisiaj. Bo w momencie, jak to mówiłem, nagrywam walkę Artur kontra Yard, a przed nami wiadomo o co chodzi. Danny Garcia kontra Errol Spence Jr. Miłego wieczoru, miłej niedzieli, trzymaneczko.